Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Jezus ukazuje nam w dzisiejszej Ewangelii dwie postacie: bezimiennego bogacza oraz ubogiego Łazarza. To dość znamienne, że owy bogaty człowiek posiada wszystko, ale jego imię po śmierci zostaje zapomniane. Przeciwnie Łazarz, który pomimo odejścia z tego świata do wieczności imienia nie utracił, ale pozostało ono w ludzkich i w Bożej pamięci. Przez tę przypowieść Jezus chce nam powiedzieć, że majątek to nie wszystko, że głupcem jest ten, który swoje życie opiera wyłącznie na dobrach doczesnych, a nie szuka wiecznych. Nasuwa się pytanie, czy lepiej być żebrakiem, czy bogatym? A odpowiedź na nie nie jest wcale taka oczywista. Postawmy jeszcze jedno pytanie. Czy możliwa jest sytuacja, że bogaty pójdzie do nieba, a biedny do otchłani? Ależ oczywiście. W gronie świętych w niebie jest przecież wielu zamożnych i szlachetnie urodzonych. Od chociażby księżna święta Jadwiga Śląska lub święty Kazimierz Królewicz. Grono szlachciców, książąt i królów jest naprawdę liczne. Co sprawiło, że ten bogacz z dzisiejszej Ewangelii poszedł do otchłani, a tamci do nieba? Święci potrafią właściwie zarządzać dobrami materialnymi. Nie koncentrują się na nich, ale na drugim człowieku. Bardziej sobie cenią jałmużnę niż pomnażanie majątku. To istotna różnica, dzięki której zdobywa się większe dobra niż te materialne. Bieda także nie daje gwarancji pójścia do nieba, bo można nie mieć nic, a jednocześnie zazdrościć tym, co coś posiadają. Można klepać biedę, ale jednocześnie nienawidzić i pogardzać innymi ludźmi. Lekcja, jaka płynie z dzisiejszej dobrej nowiny, jest taka, aby nigdy nie patrzeć na czubek własnego nosa, ale zawsze starać się dostrzegać innych ludzi i z miłością wychodzić im naprzeciw. Szukać dobra drugiego człowieka jest o wiele ważniejsze niż szukanie dobra materialnego. Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nauczmy się tej zasady, póki jeszcze żyjemy na tym świecie, aby za chwilę nie okazało się, że jest już za późno.